My w Polsce często narzekamy na tak zwany euro w pierdili-dili, a tymczasem okazuje się, że są gorsze, naprawdę o wiele gorsze momenty w piłce europejskiej. Dzisiaj opowiem Wam chyba o już teraz znanej największej kompromitacji piłkarskiej tego roku. Nie wydaje mi się, żeby coś większego wydarzyło się w tym okresie. To jest pierwsza sprawa i druga sprawa, porozmawiamy o tym, dlaczego piłkarze powinni mieć jakąś chipy z autocenzurą, czyli kwestia głównie transferu Mączyńskiego do Legii ewentualnego, plus kwestia tej telenoweli z Wadisem Odjidjofor. Zapraszam serdecznie. Dziękuję 673 osobom, które wczoraj subskrybowały kanał nowych widzów. Zachęcam do tego, starych zachęcam do sprawdzania, czy im tego suba nie cofnęło. A ja przechodzę do pierwszego tematu, czyli tej totalnej kompromitacji, jaka miała miejsce podczas meczu eliminacji do Ligi Europy. Glasgow Rangers. Na pewno kojarzycie tę drużynę, bo to jest wielka drużyna. Bo wystarczy powiedzieć, że 54 razy zdobyli mistrzostwo swojego kraju. Ekipa wpadła w duże tarapaty finansowe. Została degradowana jakiś czas temu do czwartej ligi. Pięła się w górę. Polecam tekst Leszka Milewskiego na weszło.com, który się dzisiaj pokazał, bo macie tam bardzo szczegółowo opisane sytuacje, jakie miały i mają nadal miejsce w tym klubie. Te naprawdę patologia, co tam się dzieje, aż nie chce się wierzyć w to, co się czyta. Ja tylko chciałem nawiązać do, bo to, co się dzieje, ile płacą, komu płacą, kogo wyrzucają, ich sprawa. Jest to paranoja, jak się w to człowiek wczyta, ale ich sprawa. Ale to, co wczoraj wydarzyło się na boiskach, to już jest grubszy wymiar absurdu. W losowaniu drużyna Glasgow Rangers, która miała nadzieję na to, że ten sezon będzie ich wielkim powrotem na szczyt, ten sezon będzie ich wielkim powrotem, okazało się, że ten sezon będzie chyba gwoździem do trumny, która już jest zabita wieloma gwoździami, trafił na zespół, który notował takie wyniki w ostatnich latach. W 12 meczach rozegranych m.in. z Shamrock Rovers, Servette, Glentoran, Grasshopper, Real Madrid i Belie strzelili jedną bramkę w Europie. To jest od sezonu 77-78 do ostatniego. Stracili ich 41, więc troszeczkę w plecy i nagle trafiają teraz na Glasgow Rangers, przegrywają w pierwszym meczu na wyjeździe 1-0 i w rewanżu ekipa, która nazywa się Progress, wygrywa 2-0 i eliminuje Glasgow. Zrozumcie to dobrze, to jest drużyna półamatorów, gdzie na mecze przychodzi średnio 700 osób. To jest drużyna, która nawet nie była mistrzem Luksemburga. Nie była mistrzem Luksemburga. Może się wydawać, jak można nie być mistrzem Luksemburga, ale okazuje się, że można tracić do tego mistrza, uwaga, 21 punktów. I oni nagle pokonują Glasgow Rangers. Dziękujmy Legii za Dundalk, że udało się ich pokonać. Półamatorzy z Luksemburga odprawiają z kwitkiem jeden z wielkich klubów Europy. Klub, na który chodzi ponad 40 tysięcy kibiców na mecze. Co tydzień średnio. 40 tysięcy sprzedanych karnetów. I kibice mają prawo oczekiwać odrobiny profesjonalizmu. W zamian słuchali wystukanych frazesów w stylu: no ten mecz trzeba potraktować jak finał Ligi Europy. Trenera, który też jest groteską, naprawdę odsyłam do tekstu, bo opowiadałbym o tym chyba z 15 minut, cały odcinek można by temu poświęcić. Ale skupmy się tylko na tym, że naprawdę nasza ekstraklasa, nasz euro w pierdol popularny jest wszystkim dobrze znany i czekamy na kolejne edycje. Na pewno, nawet jak nie czekamy, to się doczekamy. Ale cieszmy się, że nawet jeżeli odpadamy z jakimiś Gruzinami, to nie jest to czwarta ekipa Luksemburga, bo to naprawdę aż brzmi niedorzecznie. Ale zostawmy już te kompromitacje. Przejdźmy do sytuacji, która rozgrzewa kibiców Legii i Wisły przede wszystkim. Transfer reprezentanta Polski Mączyńskiego do Legii Warszawa bardzo prawdopodobny i kibice nie potrafią darować Mączyńskiemu tego, że przenosi się na Łazienkowską, skoro jeszcze kilka miesięcy temu mówił w programie na Kanal Plus, że nawet przy dobrej ofercie z Legii nie zdecydowałby się na ten transfer. Nawet jeżeli miałby grać w Lidze Mistrzów, nie zdecydowałby się na transfer do Łazienkowskiej.
Jest zresztą wychowankiem klubu, mówił, że no, z kibicami będzie traktował ich fair, że on zwraca uwagę, że dotrzymywać słowa i setki innych frazesów, które słyszymy często. I zanim ogólnie opowiem o tej sytuacji, małe nawiązanie do Vadisa Ojigi Ofoe. Jak wiecie, w końcówce sezonu przedostatnim meczem było spotkanie bliżej Legii, organizowane przez m.in. sponsora kanału Futrol Fortunę. I to jest spotkania z piłkarzami Legii, organizowane średnio raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca. I co mnie zawsze zastanawia, już drugi raz prowadzę te spotkanie, wcześniej byłem na nich jako gość. Co mnie zawsze zastanawia, że ludzie zadają piłkarzowi pytania w stylu tak jak Vadisowi na tym, co z twoją przyszłością, czy po sezonie zostaniesz w Legii? To jest oczywiste, że piłkarz nie może odpowiedzieć na tak zadane pytanie, tak, mam zamiar odejść z Legii, bo po prostu, w sumie, czemu nie? Może i mógłby tak powiedzieć, ale byłoby to strzałem w stopę pod każdym względem, więc instynkt samozachowawczy każe tego nie robić. No i zawsze słyszymy te same wypowiedzi, że teraz skupiamy się na sezonie, że on nie zaprząta sobie głowy, dobrze się czuje w klubie. Teraz pytamy wychowanka i właśnie na tych spotkaniach, na które są bardzo fajne i na które ja serdecznie zapraszam, bo pozwalają zadać piłkarzowi setki innych pytań, na które odpowie. Poznaliśmy na przykład Gusta Vadisa, z którymi piłkarzami lubi się najbardziej, jak spędza czas w Warszawie, czy gra w FIFA. Dziesiątki innych pytań, które można zadać piłkarzom i dowiedzieć się o nich czegoś, zamiast tych frazesów wysłuchiwać przy pytaniach, czy odejdziesz z Legii, albo no nie wiem, czy jesteś zadowolony z treningów trenera. Chociaż znam piłkarzy, którzy by na to odpowiedzieli. I nawiązałem do tego Vadisa z tego względu, że pytanie wychowanka Wisły, czy trafiłby do Legii w programie telewizyjnym, czy przeszedłby do Legii, jest trochę takim ciosem w tego piłkarza, bo on może powiedzieć sobie pomidor w tym programie, ale to jest rozumiane jako: o ty sprzedawczyku, nie chcesz wprost powiedzieć, że nie trafisz do tej Legii, więc on mówi, że nie przejdzie do tej Legii, po czym rzeczywiście nadarza się taka oferta. On jako człowiek przede wszystkim, a nie jak to widzą kibice, człowiek związany z klubem, kocha ten klub, miłość do Naruma, w ogóle całowanie herba, Star Warsy. Nie ma takich rzeczy, ten człowiek wykonuje swoją pracę, on ma już 30 lat, chce mieć stabilne finansowo miejsce pracy, wygrać jakieś puchary, powalczyć w Europie, nie dziwmy się temu. Ja rozumiem zarzuty pod kątem piłkarza, że mógł tak nie mówić i ja się z tym zgadzam. Tylko on w takich wypadkach powinien w ogóle, co w takim programie on ma powiedzieć? Powiedzcie mi, co piłkarz w takim programie powinien powiedzieć? Tak, rozważam, jakby była oferta z Legii, tam poszedł i od razu wystawić się na lincz. Nie ma z takiej sytuacji odpowiedniego wyjścia, dlatego uważam, że zadawanie tego typu pytań piłkarzom, odpowiedź jest znana z góry i nie jest wiadomo, czy to jest odpowiedź szczera. Niestety, są piłkarze, którzy na pewno z Wisły czy z Lecha do tej Legii by nie poszli, jestem przekonany, i w drugą stronę, ale są też tacy, którzy tego nie analizują, bardziej skupiają się na swoim życiu, na perspektywie, na rodzinie i trzeba to uszanować. Pamiętajmy, to jest naprawdę tylko piłka nożna. Ja wiem, że ludzie potrafią się dziarać i ciąć i zabijać z tego powodu, ale nie oczekujmy, że każdy to będzie robił, bo to jest mimo wszystko margines. To jest negatywny margines. Nie dziwię się normalnym kibicom Wisły, nie mówię o tych, którzy tam już mówią, że go dojadą czy coś, że są niepocieszeni, bo nikt by w takich sytuacji pocieszony nie był, ale pamiętajmy, że to jest tak zawiły świat tego, co można powiedzieć w mediach, czego nie można powiedzieć, na jakie pytanie się w ogóle nie lepiej ich nie zadawać, bo odpowiedzi i tak będą z góry oklepane, że nie wszystko jest w tym świecie winą piłkarza. Oczywiście, gdyby on non-stop całował ten herb Wisły i robił inne cyrki w stylu Donnarumy, to jeszcze bym to rozumiał, ale powoływanie się głównie na ten program na kanalu Plus, gdzie on po prostu nie miał wyjścia z tej sytuacji, zrozumcie to, tam nie było wyjścia, jest słabe. Oczywiście te inne argumenty, że nie załatwia tego wprost, nie mówi jak jest, jakieś tam półsłówka, że coś tam Wisła teraz się skarży na Wisłę, że go wyrolowała, to jest, się robi już teraz cyrk, próba wyjścia z tej sytuacji. Ja to jak najbardziej rozumiem, że kibicom się to nie podoba.
Ale mówię, nie linczujmy piłkarzy za to, że stają się niewolnikami kibicowskich obsesji, układów między klubami i tak dalej, bo to nigdy nie powinno być moim zdaniem na pierwszym miejscu. Pamiętajmy, to są ludzie, to jest ich praca i czy to nam się podoba, czy nie, no muszą to traktować jako swój sposób na życie i w tym życiu chcą się ułożyć, ustawić jak najlepiej. To jest przynajmniej moje zdanie. Wiem, że będzie tutaj spora dyskusja i ja bardzo chętnie będę w niej uczestniczył. Na stajni Disblastera Przemek Pabianek też napisał swoją opinię, swój żal jako kibic Wisły, ale oczywiście w pełni w tonie kulturalnym. Życzy piłkarzowi szczęścia, ale żalu swojego nie ukrywa. I ciekaw jestem waszych opinii, również co do tego, czy w ogóle zadawanie tego typu pytań piłkarzom ma jakikolwiek sens, czy kiedykolwiek trafisz do klubu X i tak dalej. Moim zdaniem nie ma to sensu, ale czekam na wasze odpowiedzi i propozycje większej kompromitacji niż ta, która spotkała Glasgow Rangers. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie wasze subskrypcje. Prawie 700 wczoraj. Kłaniam się nisko i spadam stąd i jutro się widzimy.